W razie wypadku, czyli in case of emergency, w skrócie ICE, to skrót, który po akcji medialnej coraz częściej pojawia się w telefonach komórkowych. Poprzedza imię lub nazwisko osoby, do której w razie wypadku może zadzwonić pogotowie. Przed wakacjami przypominamy, warto taki skrót wpisać, może uratować życie. Marta Łaźniowska. Droga nad morze. Wielu kierowców pytanych o skrót ICE reaguje zdziwieniem. ICE? A co to jest? Nie wiem. A wiedzieć warto. Pierwsze minuty po wypadku są dramatyczne i to właśnie ICE w telefonie może pomóc. Tak, i to bardzo. Dlatego, że ratownik nie skupia się na domysłach, tylko na ratowaniu ludzkiego życia. Jeżeli wie, jeżeli zadzwonił do najbliższej osoby i już wie, jaką pacjent ma grupę krwi, jakie przebył choroby, jakie zażywa leki, czy na coś choruje, na jakąś przewlekłą chorobę, to skupia się tylko na ratowaniu mu życia. A statystyki przerażają. Od początku roku w Zachodniopomorskiem doszło do 610 wypadków drogowych. 79 osób zginęło, ponad 800 zostało rannych. I to właśnie ranni dzięki ICE mają większe szanse na przeżycie. Może być w szoku, może być akurat przewożony do szpitala, może być na badaniach, rodzina nic nie wie, co się z nim dzieje. Dlatego ten numer na pewno jest pomocny. Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina postanowiło rozpropagować ICE w Szczecinie. Rozdawali nalepki i plakaty informujące, jak wpisać skrót do telefonu. Zainteresowanie było ogromne, także poza województwem. Komenda wojewódzka w Białymstoku odezwała się do nas z pytaniem, czy tą akcję robimy tylko u nas w województwie, czy może ogólnopolsko, bo oni bardzo chętnie by weszli z nami w współpracę. Stowarzyszenie zapowiada kolejne akcje. Szczecin, Marta Łaźniowska.